Już kilka osób pyta mnie, żebym zrobił film na temat, jak się dobrze czuć, osiągnąć jakieś powodzenie życiowe i przede wszystkim być zadowolony z tego, co się ma i z samego siebie, proszę Państwa. Żeby być zadowolony z siebie, to trzeba zacząć od siebie właśnie od pracy nad swoim charakterem. Musisz być cierpliwy, musisz być wyrozumiały, musisz być kochający i musisz być miłością. Tak, to jest, proszę Państwa, do samego siebie przede wszystkim. Dbaj o własne zdrowie, bo jak jesteś chory, to ty nie będziesz dobrze myślał. Będziesz chory, będziesz czekał, aż wyzdrowiejesz. Więc trzeba się dobrze odżywiać. Ja Was nie namawiam do tego, żebyście tam mięso rzucili. To Wasz wybór, więc dbajcie o zdrowie jak możecie i trzeba mieć też wewnętrzną dyscyplinę. Proszę Państwa, nie możesz być rozrzutny, bo nie będziesz miał pieniędzy. Wszystko, co robisz... Musisz być przemyślane. Wtedy jesteś szczęśliwy. No przeszkody są jakieś i mówisz niemożliwe. Wy masz sobie z umysłu te słowo niemożliwe. Jeśli nie możesz przejść coś, nie da rady, to się to omija i zaczyna się coś nowego. Więc jest możliwe. Są możliwości. Nie wolno się bać zmian. Nie wolno się bać. Nie powinieneś się bać. Ja mówię, że nie wolno. Chcesz to się bój. Nie powinno się obawiać ośmieszenia, a nawet. Potrzebujesz tego. Potrzebujesz się wygłupić. Tak. Bo całe życie, na przykład ja, jak byłem żonaty, to się pilnowałem. Ja muszę być przykładem dla swojego syna, dla swojej córki, bo co oni po mnie pomyślą? Oni się mnie wstydzą. Pilnowałem się, a się tym zmęczyłem. Ciebie też to dotyczy. Zmęczysz się. Więc musisz się wygłupić, żeby poznać samego siebie. Jak się poznasz, jak ty tego nie zrobisz? Musisz odkryć, i nie obwinaj ludzi za to, co się dzieje w Twoim życiu. Bo cokolwiek się wydarzyło i ludzie, którzy brali w tym, w, w, w Twoim życiu, to pomogło Ci, a nie zaszkodziło. Tak, roztraciłem dom przez niego, przez nią. Ona mnie opuściła, ona taka, on jest taki, bo do mnie tak napisał, do mnie się tak odezwał. To zależy od Ciebie, jak Ty to odebrałeś. I tak. Więc. Odbieraj to w sposób pozytywny. Tak, zauważaj w człowieku drugim, człowieku, który ci przeszkadza, yy, który cię dręczy, dobre też cechy. To jest trudne zadanie, ale do zrobienia. Jeśli widzisz tylko negatywne, to twoje życie jest takie, jakie ty widzisz. Jeśli widzisz świat dookoła siebie w takich szarych kolorach, w takich barwach, no to nie oczekuj, że ten świat się zmieni, bo ty się musisz zmienić. Kiedy twoje wnętrze się... Zmieni oczyści, Ty zobaczysz inaczej ten świat. Tak, dookoła siebie będziesz szczęściem, proszę Państwa. Więc dbajmy o zdrowie, że masz wódki, pij wodę tylko nie z tej plastikowej butelki. Ja nie mam wyboru, bo tutaj nie ma żadnego sklepu. Ale gdybym miał wybór, na pewno bym tego nie robił. E, to jest ważne. Zdrowie jest ważne, pieniądze są mniej ważne. Proszę Państwa, ktoś tam napisał mi, że straciłeś na tej ziemi, tu nikt nie przyjedzie i tak dalej. Ty nic nie tracisz, ty nic z sobą nie zabierzesz, a Zabierz, nic. Na przykład ta ziemia już podskoczyła tak dużo i w takim miejscu, co ja kupiłem, bo ja wiem, co kupuję, nie, nie miałbym problemu z tym, żeby to sprzedać. Więc róbmy mądre kroki w swoim życiu. Zastanów się nad tym, co robisz, co kupujesz i kiedy kupujesz. Tak, i wtedy wszystko dobrze. Się będzie układało, bo o to właśnie chodzi, żeby być szczęśliwym. Nie będziesz szczęśliwy, kiedy będziesz szkodził drugiemu człowiekowi w jakiejś istocie, będziesz dręczył kogoś słowami, czynami. No, czasami, proszę Państwa, żeby wstrząsnąć człowiekiem, nie można mu też słodzić. Więc nie zawsze musisz być tym dobrym człowiekiem. <laughs> Rozumiecie, dla innych, bądź dla siebie dobry. Tak, bo oszukując kogoś, mówiąc mu, e, że jest tak, a jest inaczej, to też nie jest za bardzo fajne. Lepiej milczeć niż e, oszukać i skłamać, że jest, słuchaj, dobrze zrobiłeś, tak, idź tam, tam i źle poradzić. Ludziom się nie radzi. Ja wam też nie radzę. Ja z wami się dzielę z tym, co ja osiągnąłem, co ja robię codziennie. Na pewno ćwiczę z rana... Te 5 minut poświęcam na tą gimnastykę. Poboksuję trochę, żeby te ręce chodziły, stawy. Zumiecie, poruszam się, potem podskaczę 40 razy i to wszystko. Potem coś to pracuję wieczorem na drożę wchodzę. 20 razy się pociągam i 50 pompek wale. Nic więcej poza tym nie robię, bo jestem leniwy. Proszę Państwa, suplementy. Jakieś tam sztuczne, plastikowe witaminki. No to to jest brak wiary, własne siły. Pamiętaj, że w Tobie jest wszystko, tylko dobrze się odżywiaj. A Twoje ciało już wie, jak sobie poradzić z tym i będziesz tak jak ja wyglądał. No słuchajcie, możesz być lepiej nawet, nawet lepiej wyglądać jak ja. Ja nie ja mówię, że jestem najlepszy, tylko się cieszę z tego, co ja osiągnąłem. I no, jeszcze jest przede mną kilka lat. A co 40, 50 może być, kto wie. Nie wiemy, proszę Państwa. Więc nie sięgajmy myślą do przodu, o, i nie zamartwiajmy się, co to będzie za rok straciłem, bo co się jest w myślach, to się materializuje w przyszłości. Zawsze zaczyna się wszystko od dzisiejszego dnia, od tej chwili, w której pomyślisz, chcesz coś zrobić, w ogródku wykopać dziurę, to kiedy to robisz? Teraz to pomyślałeś i zaczynasz działać. Nie ma lęku w przyszłości, więc nie martw się, bo. Lęk tworzysz dziś, martwiąc się o przyszłość, która nie istnieje. Więc nie zamartwiaj się. Wszystko jest dobrze. Jesteś chroniony. Tak, jesteś chroniony przez Boga. Bóg jest w tobie. A przede wszystkim jesteś tak piękną miłością. <laughs> jesteś miłością. Zobacz tego drugiego człowieka, który cię e, tam oskarża o coś. Przyglądnij się. On istnieje. Gdyby nie on, to byś był sam. Ja jestem sam na razie. Jest ktoś, kto jest blisko ciebie, więc przebacz mu, że cię krzywdzi, bo on krzywdzi siebie. Zrozum go, bądź wyrozumiałym człowiekiem, a będzie ci w życiu dobrze. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się słodko i cieplutko. Nara.